Ja chciałam tylko też Państwa poinformować, że to spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie z panem posłem Tadeuszem Zbierką oraz z panem posłem Pawłem Olszewskim. Także w trójkę zorganizowaliśmy spotkanie, po to, żebyście Państwo mogli z panią marszałek porozmawiać. Ja już nie zabieram czasu. Pani marszałek jest tutaj osobą najważniejszą i życzę danej rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo cieszę się, że będę mogła z Państwem porozmawiać. To nie jest spotkanie, tak jest zwykłe, chociaż to była zwykła, normalna rozmowa, bo w Polsce jednej rzeczy naprawdę brakuje, my przestaliśmy ze sobą rozmawiać. A niczego się nie zbuduje, dopóki ludzie nie będą wiedzieli, czym się różnią, co lubią, co się podoba, co się nie podoba, żeby wspólnie oceniać sytuację, wymieniać się doświadczeniami. Czasami mówić, że coś się nie podoba, czegoś się nie chce, ale musimy ze sobą rozmawiać. Ja mam takie wrażenie, że bardzo często jest tak, że ten dialog bardzo potrzebny został zakłócony. Ja uważam, że naszym zadaniem ludzi, którym zależy na Polsce demokratycznej, jest nauczenie tego, zachęcenie do tego, żebyśmy znowu ze sobą zaczęli wszyscy rozmawiać. Ja mam takie wrażenie, a to my na wszystkich spotkaniach, że my jesteśmy jako społeczeństwo, jako pracy bardzo wyjątkowe. My potrafimy w trudnych czasach robić rzeczy wielkie. Potrafimy się tym zjednoczyć, zapominamy o tym, co nas różni, bo widzimy cel, który chcemy osiągnąć, to robimy. I tak było w przyszłości, i tak było wtedy, kiedy w 1989 roku zmienialiśmy ustrój naszego kraju. Tak było wtedy, kiedy szliśmy wszyscy na referendum, żeby być członkiem czy częścią Unii Europejskiej. I także teraz, w ostatnich miesiącach pokazaliśmy, że jesteśmy wyjątkowi i odbudowaliśmy ten wizerunek Polski w ostatnich latach stracony, kiedy wszyscy mówili, jak wy potrafiliście zorganizować pomoc dla Ukrainy, jak byście to szybko zrobili, jak byście to sprawnie zrobili. I nie oszukujmy się, gdyby nie to, że państwo w różnych miejscach Polski, od miejsc przy granicy jednej, drugiej, szybko się zorganizowali, właśnie kilka godzin po agresji potrafili zjawić się. A mam mikrofon, dziękuję bardzo. Potrafili się zjednoczyć, organizować tę pomoc. Mielibyśmy poważne problemy. Mielibyśmy właśnie wtedy obozy przy granicy, a to wszystko udało się pracą milionów Polaków rozwiązać. I ja mam takie marzenie i takie przekonanie, że także teraz, bo stajemy w takim trudnym momencie, bo czas jest trudny. Jeszcze nie uporaliśmy się z COVID-em. Wybuchła wojna w Ukrainie. Gospodarka nasza nie jest w najlepszym stanie. Nie dlatego, że Polacy źle pracują, nie dlatego, że są za mało kreatywni, ale było wiele rzeczy zewnętrznych i wewnętrznych, które spowodowały, że ta sytuacja jest trudna. Mamy inflację, mamy ceny z księżyca wielu produktów i perspektywę zimy, w której problem opału, ogrzania staje się poważnym problemem. Chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat martwimy się, czy damy radę zapewnić bezpieczeństwo Polakom, żeby mieli ogrzewanie. Żeby mieli ogrzewanie, żeby mieli ciepłą wodę, żeby mieli nie marzli, żeby mieli na to, żeby w niektórych domach mieć na czym ugotować sobie posiłek. Bo nie wyobrażam sobie bez mądrego pomysłu państwa, że ktoś, kto ma emerytury 1200 zł, kupi sobie tonę węgla w tej chwili, bo go na tę tonę węgla nie stać, a przecież jedna tona węgla czasami to jest za mało, żeby przetrwać całą zimę. Więc tych problemów jest bardzo dużo i trzeba moim zdaniem dokonać raz naprawy wielu rzeczy, które zostały w Polsce zrobione, odbudowanie naszego prestiżu na świecie, tego, żebyśmy znowu byli tym bardzo ważnym krajem, który wszyscy szanują i patrzą z podziwem, bo to naprawdę, to patrzenie z podziwem jest dla nas, lepiej się czujemy, a poza tym mam takie poczucie, że to my zrobiliśmy, że na Polskę patrzą z podziwem. Więc chciałabym, żebyśmy teraz także do tego doprowadzili i przed nami będą wybory za rok, mam nadzieję, jedne, drugie. I bardzo bym chciała, żeby Polacy poszli na te wybory i głosowali. Głosowali świadomie, opowiadając się, bo to będą wybory o tym, jakiej Polski chcemy. I każdy musi sobie zadać to pytanie sam sobie, jakiej Polski chcę. O czym marzę, gdzie chciałbym, żeby wychowały się moje dzieci, moje wnuki, gdzie ja bym chciał spędzić starość.
jak sobie odpowiemy na to pytanie, to łatwiej będzie wziąć udział w tych wyborach, do których mam nadzieję, że będziemy namawiać wspólnie, żeby wszyscy poszli. I też chciałam powiedzieć, że jesteśmy podzielonym społeczeństwem, ale nie na pół, co już jest budujące, to znaczy, że można szukać sojuszników. Bo nawet jeżeli patrzymy na ten bardzo twardy elektorat partii rządzącej, to jest około 30 paru %. Czyli cała ta druga część, około 70 Polaków, ma trochę inne oczekiwania. I ważne, żeby znaleźć to, co ludzi łączy. Bo przecież te ugrupowania demokratyczne, Nowoczesna, Lewica, Hołownia, my w wielu punktach się różnimy. Ale to jest dobrze, bo jeżeli wszyscy myślą dokładnie tak samo, to zawsze się źle kończy, bo jednak trzeba się spierać i szukać rozwiązań. Jak jest tylko jedna racja, to nie patrzy się, że można przyjąć inne rozwiązanie. Ale są rzeczy, co do których jesteśmy zgodni. Pierwsza i podstawowa to bezpieczeństwo naszego kraju i pozycja Polski w Europie. I niezależnie z jakiej partii opozycyjnej ktoś jest, wszyscy się z tym zgadzają. O tym, że edukacja jest bardzo ważna i należy naprawdę doprowadzić tą naszą szkołę do XXI wieku, żeby nauczyciele mogli swobodnie realizować programy, żebyśmy korzystali z doświadczenia nauczycieli, żeby to oni decydowali, jak mają uczyć dzieci, bo oni mają tę wiedzę, żeby stworzyć nowe podstawy programowe, żeby dzieci uczyły się samodzielności, pracy zespołowej, podejmowania trudnych wyzwań i nauczyły się szukać wiedzy w różnych miejscach, bo przecież to nie tylko podręczniki, ale te informacje mogą znaleźć wszędzie. Żeby dzieci nauczyły się szukać swoich pasji, potrzebna jest nam nowoczesna szkoła. Tutaj także jest zgoda. Jest zgoda co do tego, że trzeba zreformować wymiar sprawiedliwości. Raz, przywrócić praworządność w naszym kraju. To wszyscy się zgadzają. Ale dwa, co jest bardzo ważne, żeby sądy działały szybciej, sprawniej, żeby każdy obywatel miał łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, żeby sprawy nie toczyły się latami, bo sami wiemy, że jak to długo trwa, to czasami się zapomina już, o co się toczył ten spór. To sprawy powinny być dosyć szybko i sprawnie załatwiane. Więc ja wierzę w to, że opozycja porozumie się do tych wyborów i że pójdziemy razem właśnie po to, żeby odbudowywać to, co trzeba odbudować, ale także myśleć o przyszłości, bo nie można myśleć poważnie o rozwoju kraju, jeżeli cały czas się odwrócony plecami do przyszłości, patrzeć go w przeszłość. Przeszłość jest strasznie ważna, bo to są nasze korzenie, nasza tradycja, nasze sukcesy i nasze klęski, z których musimy wyciągać wnioski. Teraźniejszość to jest to, co musimy z tym się borykać, ale tak naprawdę trzeba myśleć o przyszłości. Więc mam nadzieję, że te wybory będą takie i Polacy będą na takie pytania odpowiadać. A teraz bardzo chciałam z Państwem porozmawiać, posłuchać, co macie do powiedzenia. Może razem wymyślimy coś wspólnego, bo z wielu takich spotkań dla nas, dla posłów, dla polityków wychodziły bardzo ciekawe rozwiązania, które potem zawieraliśmy nawet w naszych rozwiązaniach ustawowych. I bez takich spotkań na wiele rzeczy byśmy nie zwrócili uwagi, bo przeszli może byśmy na tym zbyt pobieżnie, a tak w takiej dyskusji jest dużo łatwiej zauważyć i błędy, i rzeczy, do którym się trzeba zająć. Więc czekam teraz na Państwa pytania. Bardzo proszę. Państwa. A i każdy mówi, co chce. Słuchajcie, tu nie ma cenzury. Każdy może powiedzieć, co mu się żywnie podoba. Bardzo proszę. Ukraina jest naszym sąsiadem. W tej chwili ten ciężar wojny bierze na siebie. I nie oszukujmy się, nikt chyba nie ma złudzeń, że Rosja ma aspiracje do powrotu sprzed transformacji. Nie tylko Litwa, Ukraina, Białoruś, Polska, Mołdawia. Te wszystkie kraje są dla nich łakomym kąskiem. My na szczęście jesteśmy w NATO. I to naprawdę, to jest dla nas, ma ogromne znaczenie w tej chwili, ale my musimy Ukrainie pomóc ten czas przetrwać i nie możemy zostawić ich samych. I to jest konieczne. Ameryka jest daleko, a my jesteśmy tu blisko. Jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej i w racji Europy jest to, żebyśmy jednak Ukrainę wspierali, żeby ona została wolnym krajem, żeby nie było tak, że granice Rosji będą na naszej granicy z Ukrainą, tak, żeby Rosja tutaj nie wchodziła na ten teren. Naprawdę ja jestem pełna podziwu na to, co oni robią.
każdy kraj w Europie ponosi te koszty. Ponosimy te koszty nie tylko dlatego, że im pomagamy, ale dlatego tylko, że mamy problemy z dostępem do węgla, do gazu, że to wszystko się zmienia, ale są takie sytuacje w historii, że nie ma innego wyjścia. No nie mamy innego wyjścia i nie możemy powiedzieć, że nas to nie interesuje, bo jeżeli my się odwrócimy plecami, to Rosjanie z jeszcze większą konsekwencją, z większą bezwzględnością będą krok po kroku wchodzić w głąb Europy. Jeżeli wszystkie kraje europejskie, Ameryka, inne kraje świata nie będą mówiły jednym głosem, to może nie w tym roku, może za dwa, ale tak jak pamiętacie, kiedyś Hitler chodził krok po kroku, a wszyscy się przyglądali. My drugi raz, Europa tego błędu zrobić nie może. Jeżeli nie będziemy robili nic, to na pewno ta trzecia wojna światowa będzie. Dlatego wtedy będzie, jeżeli będziemy obojętni. Ja muszę panu powiedzieć, że codziennie się martwię, co to będzie dalej, bo mamy tam przeciwnika, który może zrobić wszystko, który nie liczy się z ludźmi, dla którego jego własni żołnierze nie mają żadnego znaczenia. Wyobrażacie sobie, żeby nie powiedzieć matce, że zginął syn, nie odesła, to się w ogóle już nawet w najczarniejszych... Tak, że musimy Ukrainę wspierać i musimy działać wspólnie. I tutaj mam nadzieję, że ten szczyt NATO w Madrycie, który teraz się dzieje, no, znajdzie rozwiązania, które pomogą wzmocnić siłę Polski i innych krajów przygranicznych z Rosją i będziemy mogli pomagać Ukrainie. Chociaż zgadzam się z tym, że my w tej chwili militarnie z naszym wojskiem nie możemy wejść na teren Ukrainy, bo to by był właśnie początek trzeciej wojny. Bardzo proszę. Pani poseł, pani marszałek, jesteście tu również z Sejmu, więcej osób, tak zrozumiałem. Pani poseł i pan poseł Zwierka. Ja mam taką uprzejmą prośbę. Państwo znacie sytuację w naszym gminie Zosia. Hasło, tak? To jest dziewczynka i 19 podobnych dzieci chorych. Jakże ona, czyli 20 dzieci, kiedy to się orientuje, w naszym kraju jest chorych na SMA. Możliwe, przepraszam, ja mam wiedzę o 20. Gdyby ich było 100, to także to jest... Oczywiście, czy nawet 1000. Proszę Państwa, ja mam taką prośbę, ja jestem stary z Greta, ale strasznie realny. Proszę Państwa, nie róbmy w Sejmie show w postaci kartonowych, bankietów, że drogo. Ja wszystko jestem w stanie powiem. Ja jestem zboczony przez politykę, moi tutaj znajomi z Sępólna mnie znają. Jestem zboczony przez czytanie polityki przez 55 lat. I tenże tygodnik mi daje spojrzenie realne na życie polityczne i gospodarcze. I teraz wracam do Zosi. Proszę Państwa, ja mam naprawdę prośbę, żeby wytknąć odpowiednim ministerstwom, żeby pójść z pismem jako posłowie, żeby ten temat został zamknięty, bo przecież to jest 10 milionów na osobę, nawet tej naszej kochanej Zosi tutaj w gminie, no nie damy rady, znając nasze możliwości finansowe. Nawet gdybyśmy zbierali. Proszę Państwa, ja skończę, ja jestem straszny, ale proszę mnie przesłuchać. Nie, mówię Pana bardzo ważnej rzeczy. Tak, ja jestem straszny, ale proszę mnie wysłuchać, dobra? Więc my tu nie uzbieramy 10 milionów. Proszę Państwa, 10 milionów uzbierać, to dziecko umrze. Czy Państwo jesteście, ja nie wiem, może się mylę, bo jestem stary, mam słabą pamięć. Narodowy Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku miał nadwyżki. Minister Ziobro wbrew prawu rozdaje fundusz, to się nazywa odpowiedzialność pomocy poszkodowanym prawnie, niezgodnie z prawem. Gdy pokażcie tym ludziom, że te 10 milionów czy 200 milionów można wyciągnąć dzisiaj z budżetu państwa, który jest tak ruiną, ale na to musi być. Na to musi być. I w tym tygodniu należy to zrobić. Pójść, wycisnąć z tych ludzi dla zdrowia tych dzieci, bo ja naprawdę jestem rozszczęśliony, jak słyszę ten temat. Ja przepraszam, Zosia,
To jest pierwszy. O Zosi wiedzą w Sejmie wszyscy, dzięki pani poseł, także. Słucham? O Zosi w naszym Sejmie wiedzą wszyscy. Tak, pani poseł jest... przedstawiała to w Sejmie, też byłem świadomy tej sytuacji. Ale powiem panu tak, bo sytuacja jest tak naprawdę bym obrzydliwa, bo nie może być tak, żeby kiedy rodzice borykają się z ciężką chorobą dziecka, musieli zakładać zrzutki, bo tego jest państwo, żeby w takiej sytuacji pomagać. I myśmy przygotowali nawet taką ustawę, która gwarantuje leczenie chorób rzadkich, chorób, które są bardzo kosztowne. I oczywiście, jeżeli pan mówi, że terapia dziecka kosztuje nawet kilka milionów złotych i drugiego kilka milionów złotych, było szacunkowo liczone, że koszty w ciągu roku to byłoby oczywiście szokujące kwoty, kilkuset milionów złotych, ale w skali tego, co jest zmarnowane na wydatki bezsensowne, to byłyby te pieniądze. Tylko to jest tak, ci rodzice, ci dziadkowie, ci ludzie walczą o swoje dzieci, ale naprawdę minister nie potrafił nam odpowiedzieć, dlaczego tej pomocy nie ma. Zaczął nam się zasłaniać i mówi, że oszukujemy, że nie ma pieniędzy na to leczenie. Pamiętasz, bo ja prowadziłam ten punkt. I dlatego konieczne jest wymuszenie tego. My o tym mówimy na każdym posiedzeniu Sejmu, ale to trzeba nie tylko dotyczy do tej dziewczynki, tylko jeszcze setek innych dzieci chorujących. Musi być tak, że choroby rzadkie muszą być leczone i muszą być refundowane. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, że wydajmy pieniądze na inwestycje wielkie, nietrafione. Otwieramy jakieś... Zakładam jakieś instytucje, które nic nie robią, tylko mają prezesów, sekretarki, parzą kawę. To są miliardy złotych i te miliardy złotych i z Funduszu Zdrowia, i z tego Funduszu Wsparcia Zdrowia, które nie są wykorzystane, powinny być zrobione. I my będziemy robić to wszystko i my będziemy o to krzyczeć i się upominać. Ale prosimy także, żebyście wy się o to upominali i krzyczeli, bo to ja wtedy... Mam prośbę, pani marszałek, ja przepraszam. Ja mam prośbę, naprawdę weźcie pismo i... Pomóżcie się w gabinecie ministra, nie wyjdźcie prędzej, aż uruchomi te pieniądze. To nie ma możliwości innej, bo te dzieci zginą. One dzisiaj to potrzebują, nie jutro. Natychmiast potrzebują. Bo tutaj można dodać, jeżeli już wchodzimy w politykę, bo pani też mówiła o wyborach. Jeżeli jesteśmy w polityce, jeżeli aborcja SB, jeżeli kobieta nosi płód martwy przez 9 miesięcy, to jest dobrze. Ale jeżeli jest chore dziecko, się urodzi, to zostaje genetycznie, sama matka. To wtedy nie mamy pieniędzy, tak? No jak to, proszę państwa, panie posłowie, panie i panowie posłowie, się ma do realnego życia? Bo jestem człowiekiem cholernie realnym i naprawdę to jest nie do wytrzymania, tylko wglądzie. Proszę państwa, jeszcze mam prośbę. Jestem stary dziad, ale żyję w stresie. Ale się pan tak nie powtarza. Dobrze, przepraszam, się powtarzam, to jest wynikiem starości. Więc żyję w stresie przez 7 lat żony PiS-u, tak? I mam mocną prośbę, idźcie razem do wyborów. Fachowcy obliczają, że jeżeli będziemy wspólnie, wszystkie opozycyjne partie, to wygramy te wybory. Może pogonimy, że tak powiem, młodzież, żeby ta frekwencja była w granicach 70% chociaż, to wtedy wygramy. No skończmy tą tragedię, która jest dzisiaj. To się po prostu nie daje żyć. Proszę państwa, i naprawdę proszę, żeby jednak szanować Sejm jako instytucję powagi państwa, dobra? Nie róbmy tych kartonowych afiszy, tak? Bo mamy tego show, przepraszam, jestem straszny, mamy dość show w telewizji, dość show wszędzie, ale Sejm to jest nasza reprezentacja poważnych ludzi, 38 milionów obywateli Polski, no i tych, którzy was państwo wybrali. Bądźmy poważni, wskazujmy, że ten i ten minister złamał miliardy złotych niezgodnie z prawem. Ja nie jestem, byłem komunistą, byłem w POP, ale nie jestem człowiekiem, który nieracjonalny. Nie można... Jest pan człowiekiem samodzielnie myślącym. Tak.
I nie można, proszę Państwa, zmarnować publicznych pieniędzy. Pokażmy, jest ten prawnik Gierty, tak? Się nazywa? Dobrze mówię, bo ja mam sprawę bardzo do nazwy. Weźcie Państwo prawniku, wskażcie danemu ministrowi, że on zmarnował 1,5 miliarda złotych i złamał aparat. Dobrze, ja tylko jeszcze jedno słowo już chciałam, dobra? Tak moja wnusia mówi, akurat zdumie na wakacjach. Proszę Państwa, przykro mi jest, że wydaliśmy tutaj właśnie a propos ZOSi. Przy wsparciu opozycji 1,6 miliarda złotych na płot zagradzający ludziom. Niehumanitarne stworzenie. I tu budowę, niehumanitarną budowę. I tu jest mi przykro, że wydaliśmy 1,6 miliarda złotych i opozycja też podniosła na tę rękę. Dziękuję bardzo. Część opozycji też nie cała. Jeszcze może ja do tych innych pana temat. Ja odniosę się do ZOSi Szcześniewskiej i SMA. Co roku rodzi się od 45 do 50 dzieci z SMA. Z tego 30-40 dzieci będzie chorowało na tą ciężką, ostrą chorobę SMA, wymagającą leczenia genowego w stosunku w czasie do drugiego roku życia. Więc rzeczywiście tych osób wszystkich chorych na SMA w Polsce to jest około 1000. Tak jak pani marszałek, to jest nieważne, czy to jest jedna osoba, czy to jest 10 czy 10 tysięcy. Ważna jest pomoc, tym bardziej, że to jest niedopuszczalne, żeby środowiska lokalne, żeby rodziny, przyjaciele zbierali się na 10 milionów złotych, aby zebrać to na terapię. I czas jest krótki. Ja natomiast chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście ja prawie, że przy każdym moim wystąpieniu mówię o SMA. Upominam się o te dzieci. Właściwie w ostatnim czasie nie ma wystąpienia, zarówno jeżeli chodzi o fundusz medyczny, zarówno jeżeli chodzi o rzecznika praw dziecka, gdzie się zwracałam do niego z pytaniem, co dla tych dzieci, dla tych rodzin rzecznik zrobił. A z funduszu medycznego to jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że 3,5 miliarda złotych zostało zaoszczędzone w funduszu medycznym w 2021 roku. Więc łatwo to policzyć, że 350 dzieci miałoby szansę na to, aby przejść terapię genową. Więc dziś nawet w ostatnim czasie występowałam z plakatem Jagódki i też miałam zdjęcie ZOSi. Więc walczymy i zapewniam Państwa, naprawdę mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że my będziemy tę terapię prowadzić. Zapewniam. Jeżeli będzie taka sytuacja, że dojdzie do zmiany, my będziemy ją refundować. To jest niedopuszczalne. Cieszę się, że Pan o tym mówi, bo to jest niezmiernie istotne dla kobiet, dla całych rodzin, a przede wszystkim dla młodego pokolenia. My czekamy na to młode pokolenie i to musi być pokolenie zadbane, zdrowe, bezpieczne. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, jakby było mało w tych zbiórkach, gdzie ludzie z całego kraju zbierają pieniądze na leki dla dzieci, dla chorych. Jeszcze dodano teraz VAT na to wszystko, czyli nawet państwo zbierają na przykład 1 000 000 złotych, z czego część musi być odprowadzona na VAT, więc to jest jeszcze wyjątek. I to jest, ale to ja jestem, ta ustawa musi wejść w życie i nie wyobrażam sobie, żeby nie była. Ale pan tutaj mówił o tych tablicach w Sejmie, o zachowaniu powagi Sejmu. Ja także jestem za tym, żeby w Sejmie była powaga i merytoryka. Ale ten Sejm to nie jest normalny Sejm i oczywiście są tablice i zachowania i zachowania. My jako posłowie mamy coraz mniej czasu, żeby odnieść się do tego, mówiąc o ustawach, o poprawkach. No czasami mamy pół minuty, czasami minutę, czasami jest nam odbierany głos i czasami na przykład takie tablice jak PiS równa się drożyzna, to jest taki nasz krzyk, że tego nie możemy powiedzieć z mównicy. I czasami naprawdę musimy to robić, ale chciałabym, żeby to było robione merytorycznie, a nie robienia happeningu, bo co innego merytorycznie na tablicach pokazywać czasami pewne rzeczy, a co innego robić happeningi. Ale jestem w Sejmie już bardzo długo i takiego Sejmu nie pamiętam. Kiedyś myślałam, że już najgorsze było, ale to jeszcze nie jest to moim zdaniem, co nas może spotkać. Dlatego, że jeżeli w Sejmie posłowie nie będą mogli zabierać głosu, będzie im wyłączany mikrofon,
Oczywiście, wszędzie jest ograniczony czas, ale pozwala się dokończyć zdanie, nie, no, pozwala się krytykować rządzących, pozwala się mieć inne zdanie. W ten Sejm po prostu tą formę dyskusji miał bardzo ograniczoną, stąd czasami nasze tablice, które dla ludzi będą widoczne. Poza tym, szanowni państwo, 1/3 Polaków ogląda, ma dostęp tylko do telewizji tak zwanej publicznej i ogląda tylko te materiały, które są w tej telewizji. Jeżeli my do transmisji Sejmu nie wprowadzimy tych tablic, to oni nawet o tym się nie dowiedzą, bo dowiedzą się o tym, że Tusk jest Niemcem, że my nic nie potrafimy, że jesteśmy złodziejami, że mimo, że oni rządzą przez ostatnie 7 już lat, to my za wszystko odpowiadamy. Więc czasami, zgadzając się z panem, takie rzeczy musimy wprowadzać, żeby może ktoś, kto ogląda tę telewizję, zapali mu się taka lampka, mi coś jest nie tak, może... Słuchajcie, jednak ja zauważyłam, że wiele tych osób, jeżeli codziennie mają tylko takie informacje, a komu by w normalnym kraju przyszło do głowy, bo jak była komuna, to wszyscy wiedzieli, że telewizja kłamie. Oglądaliśmy tę telewizję i starsze pokolenie wie, że doskonale czytaliśmy między wierszami. Potrafiliśmy potem to zweryfikować z innymi radniami i sami wyrabialiśmy sobie przekonanie, jak to jest naprawdę. Tego się nauczyliśmy, ale potem wydawało się, że wróciliśmy do normalności, że telewizja to jest telewizja, że podaje informacje i wiele osób po prostu no, patrzy na to, codziennie słyszy i zaczyna w to wierzyć. I bardzo często na spotkaniach jest tak, i ja nie winię tych ludzi za to, że zadają takie pytania, które słyszą w tych mediach. I dopiero jak zaczynamy rozmawiać, właśnie zapala się to światełko. Więc te tablice czasami nam są potrzebne do tego, żeby wzbudzić takie zainteresowanie, może sprawdzę, może się zastanowię, może zapytam kogoś, może to zweryfikuję i nie będę w ciemno wierzył w to, co tam podają. Bardzo proszę pan teraz. 3 lata minęło w marcu, jak została wprowadzona, no nie emerytura, renta, tak zwana mama 4+. Ja mam pytanie do tego, dlaczego pominięto temat, które ciężko pracowały w gospodarstwie od dzieciństwa, wychowały dzieci po 4, 5, 7, 8, nie dostały żadnego dodatku, mają, tak jak tu pani marszałek wspomniała, tą głodową emeryturę, tak można nazwać, te 1200 zł, no to jest coś niesamowitego. To znaczy, że różni się tak matki i na lepsze, i na gorsze. Te, co nie pracowały, dostały tam pomniejszą. Trzeba było dać chociaż tym jakikolwiek dodatek. Pamiętam, bo słuchałam właśnie wtedy, jak była uchwalana ta ustawa, z waszej partii pani Leszczyna, i on Izabela Leszczyna, zajęła głos i powiedziała, dajcie tym matkom chociaż jakiś procent. To będzie później. To powiedziała pani, jak się nie mylę, Rafalska, która jest tam teraz tam w tej chwili. Teraz 3 lata minęło w marcu, o tych matkach nikt nie pamięta, żeby coś tym matkom dołożyć. A te matki pracowały, te dzieci zabierały, trzeba było ziemniaków kupować na polu, trzeba było buraki popakać, iść krowy wydoić i dzieci dochować. To jest jedno. Teraz jeszcze jedną sprawę. Miałabym prośbę do pani marszałek, żeby tak przedstawić naszemu panu ministrowi rolnictwa, żeby też się zajął naszym temu. No to jest wstyd pani, żeby od dziecka pracować w rolnictwie i na starsze lata mieć 1200 zł dla zmiennej emerytury. A dzieciństwo nasze kiedyś to było takie, bo w 50. latach były kołchozy. Ja pamiętam, jak z moją mamusią szłam hakać buraki do kołchozu, chodząc do podstawowej szkoły jeszcze. Zanim poszłam do szkoły na godzinę 11, ja musiałam krowy napaść, wygnać rano przed 7, na łąkę zagonić i na 11 do szkoły iść. Takie były czasy. I dzisiaj co mamy? Co rolnicy mają? Gard na plecach, tu noga boli, tu krzyże boli, tu się nie sprostuje. I 1200 zł głodowej emerytury. Niech się ten pan, niech się ten minister trochę stuknie do głowy i zajmie w rządzie, w
Sejmie wyjdzie z taką propozycją, żeby chociaż najniższe emerytury podnieść. Bo taki minister zwłaszcza podniósł strażakom te 200 zł chociaż dał. A my co mamy? Nic. Dziękuję bardzo. No, poruszyła pani bardzo poważny temat, bo ja uważam, że rzeczywiście państwo powinno wspierać w ogóle, żeby rodziło się więcej dzieci i powinien wspierać te matki, które wychowały tych dzieci więcej. I zdajemy sobie sprawę, że wychowanie dzieci i praca zawodowa w tym czasie to jest dużo większy wysiłek, bardzo duży wysiłek. I nie można karać kobiet teraz za to, bo to jest takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości, że one nie tylko musiały bardzo ciężko pracować, zapewniać opiekę tym dzieciom, zastanawiać się, jak one przetrwają, jak ona pójdzie do pracy, niż te, które zajmowały się tylko dziećmi. Ale to jest chyba taki system specjalnego dzielenia ludzi, a poza tym należy w pierwszej kolejności zawsze myśleć o rozwoju państwa, wspierać te osoby, które pracowały i pracują, bo to one wypracowują podatkami dochody naszego państwa, tak? Zawsze będą osoby, które będą wymagały dodatkowej opieki, bo sobie same nie poradzą. Zawsze były, są i będą takie osoby, ale to są osoby, którymi państwo się musi zająć, znaleźć sposób, jak je włączyć w życie, żeby były aktywne, a nie dawać tylko pieniędzy i zamykać w domu. A to spowodowało bardzo takie duże poczucie niesprawiedliwości, że ci aktywni, ci bardziej zaradni na tym tak naprawdę tracą, bo i są w jakiś sposób tak naprawdę może byli ukarani za to, że byli aktywni, przedsiębiorczy, odpowiedzialni. I pani wypracowała sobie emeryturę sama, niską, bo niską, a to jest pani emerytura, na każdą złotówkę tej emeryturze pani sama ją sobie wypracowała, a ktoś dostaje emeryturę nie pracując w taki sposób. I to jest taka niesprawiedliwość społeczna. Co do tych niskich emerytur, na pewno trzeba będzie ten system zmienić, bo rzeczywiście coraz większa rzesza emerytów ma te emerytury bardzo niskie i nawet takie podnoszenie, o ile jest złoty, nie zmienia tego. Jest bardzo duży podział na emerytury wysokie i te bardzo, bardzo, bardzo niskie. Powinno być trochę niskich, dużo średnich i trochę wysokich, a u nas raczej jest bardzo, bardzo dużo tych niskich emerytur. I tutaj trzeba cały system zmienić. Co do ministra rolnictwa, to chętnie mu powiem, że państwo by się z nim spotkali, z nim podyskutowali. I uważam, że to był bardzo dobry pomysł, żeby tu przyjechał i usłyszał od państwa, co wy myślicie. Tak, a potem pan. A jeszcze proszę pani marszałek, ta trzynastka jest potrzebna tym, którzy mają po 10 tysięcy emerytury na rękę, bo sama słyszałam, jak mówili. Po co mi ta trzynastka? Niech dadzą tym biednym. Po co mi ta trzynastka? Niech dadzą tym, co mają 1200 zł. No tak, te wizy podają te pieniądze, no Boże, kochane. Dajcie tym dodatki. Dajcie takiej zorze. A nie tak. Musi być sprawiedliwie i odpowiedzialnie. O, właśnie. Tak. Pełna zgoda, bardzo proszę. Emerytur rolniczych, to trzeba przede wszystkim pana wicepremiera, pana ministra Kowalczyka poprosić, żeby przyjrzał się Funduszowi Ubezpieczeń Rolniczych. Dlatego, że Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych, tamte środki nie są wydawane na dodatkowe środki, które powinny być przeznaczone na emerytury dla państwa, tylko są na dziwne zakupy wydawane i nie ma nad tym kontroli. Więc właśnie te pieniądze, które powinny być przeznaczone na podwyżki emerytur dla rolników, są wydawane na przykład na jakiś zakup nieruchomości, tak? Nie wiadomo, kto nadzoruje i kto kontroluje te wydatki. W związku z tym, temu pan minister i pan wicepremier powinien się dobrze przyjrzeć i naprawdę przeliczyć, w jaki sposób te środki były wydatkowane bez sensu. Po prostu trzeba powiedzieć wprost, bez sensu, kosztem państwa. To jest prawda. I matki, które wychowały no te 5, 8, 9 dzieci, teraz te dzieci płacą podatki. To prawda. I to duże dodatki płacą, a mamy z tego nie mają nic. Jak do wojska poszło czy w synu, to tam spadło nie kwiatu, nie dybru, co? A dzisiaj nic. To prawda. To prawda, ma pani rację. Panie marszałek, ja mam pytanie. Czy pracownik, który może współpracować z panem Hołownią? Tak, ja myślę, że ja nie byłem z panem Hołownią, a nie z partią 2050. Przyszedł
przydatki w kontekście przyszłości wymora. Dziękuję. Widzimy szansę na współpracę ze wszystkimi stanami. Hołownią też. I jestem przekonana, że ten rok naszego takiego próby budowania zaufania i przekonywania także przekona pana Hołownię, że lepiej brać udział w tym, żeby wygrać wybory i móc robić reformy demokratyczne, niż być liderem partii, która ma 7 czy 6%, bo wtedy niczego nie zrobi, z żadnych swoich planów czy marzeń niczego nie zrealizuje. A przecież on bardzo często mówi, co chciałby zrobić, więc jedyna szansa, żeby pogonić PiS i razem to zrobić. Brawa dla pana. Ja lubię takie głosy. Przed zmianami nad głosami i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to, co pani marszałek też powiedziała, że karani są ci, którzy pracują, bo związane to jest z tym. Prawda jest taka, że dziś ci, co w Polsce pracują, oni są karani z tego powodu, że podnosi im się podatki i tak dalej. I niech mi pani uwierzy, ja mam 5 dzieci, dorosłe. Wychowaliśmy dzieci jedną rzecz. W tym kraju uczciwie, legalnie nie można pracować, bo jedyną rzecz, którą można się zrobić, to gardło. Trzeba na potęgę kraść, oszukiwać. Do tego doprowadzają, żeby właśnie te podatki, żeby pokryć te 500 plus. Ja się nie zgadzam z tym 500 plus, bo dla mnie to jest w ogóle chore, bo widzę większość tego społeczeństwa, pewnie niektórym może się należy, ale z drugiej strony jest też taka prawda, że się słyszy, po co ja mam iść do pracy? Dwoje leży w domu, 500 plus, jakieś dodatkowe szkoła, obiady, żłobki, jakieś dodatkowe, czy coś, nie wiem, jak to tam wygląda, same dodatki. I on ma iść do pracy, w życiu nie pójdzie. Dajcie tym, którzy pracują, pomóżcie im jeszcze. A ci, co nie pracują, nie dostaniecie nic. Trudno. No takie jest życie. Ja wiem, że to są wyborcze, ale ja tu się nie zwracam, bo tego nie zmienią w tej chwili, bo wiadomo, partia rządząca robi co chce, ale w związku już jak wygrają, wygramy te wybory, to po prostu trzeba z tym porządek zrobić. Nie może być takiego rozdawnictwa. To nie wygramy wyborów. Ja mogę powiem tak o tym 500+. Budzi wielkie emocje. To już powiem tak, wszyscy mówią, że tego się nie da zmienić, bo tak naprawdę jeżeli państwo się z obywatelami na coś umawia, nie do końca, jeżeli nawet to jest idealne, ale umówiło się państwo z obywatelami. I nie może być tak, że za każdym razem wszystko się zmienia, bo może każdy przyjść, na coś się umówić, przychodzi następny i to rozwala. Umówiono się, że taki system będzie. To miał być system, który miał zachęcać do rodzenia dzieci. Okazało się, że więcej dzieci się z tego powodu nie urodziło. Natomiast tak, dla tych bogatych te pieniądze w ogóle nie są potrzebne, ale oni tych pieniędzy nie zmarnują, inwestują w swoje dzieci. Dla szerokiej grupy naszego społeczeństwa jednak te pieniądze były potrzebne, dlatego że ludzie mieli więcej pieniędzy na edukację dzieci, na wakacje, na poprawę jakości swojego życia. Teraz inflacja zjadła właściwie prawie wszystko, ale dla dużej rzeczy to było naprawdę bardzo ważne, że te pieniądze dostali, wiedzieli, że te pieniądze będą, że to nie jest jednorazowe, tylko że one będą i że można planować budżety. Natomiast rzeczywiście dla pewnej grupy ludzi stał się to pomysł na życie. Pomysł na życie nie tylko 500+, ale także wszystkie inne zapomogi, formy wsparcia. I wielokrotnie na pewno rozmawiacie z paniami z opieki społecznej, które mówią, że pani marszałek, ale niektóre rodziny mają więcej, nic nie robiąc pieniędzy, niż ja i mój mąż ciężko pracując. Pomoc powinna być dla potrzebujących. Nie każda rodzina sobie może poradzić. Ale to nie może być pomysł na życie, że państwo będzie utrzymywało tych ludzi. Tam, gdzie trzeba całościowo pomóc, tak, ale to nie w takiej skali. A tam wszędzie powinno się tę pomoc jednak powiązać z tym, że ktoś powinien w tej rodzinie pracować. Tak, że ktoś wykazuje tę chęć wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje. Także na pewno trzeba inaczej spojrzeć w ogóle na system opieki i pomocy społecznej, żeby to naprawdę ludziom pomagało i pozwalało wychodzić z bezrobocia, pozwalało zacząć
w jakiś sposób awansować, iść trochę dalej. I ja nie wiem, czy u was to już opowiadałam, ale dla mnie to jest naprawdę taki przykład, jak edukacja u nas nie zadziałała, bo właśnie wtedy, jak prowadzono te 500+, jedna z pań mi z dumą powiedziała, że rzuca pracę, bo ona dostawała 1500 zł i teraz będzie dostawała 1500 zł i ona nie musi pracować. A ja mówię, ale proszę pani, ale gdyby pani pracowała, to miałaby pani 1500 zł z pracy, 1500 zł z 500+ i jeszcze miałaby pani składki na emeryturę opłacone. I ona naprawdę mówi, ale ja nie pomyślałam, że to tak jest. Znaczy też wiele osób nie nauczyliśmy tego, że pracując mogą poprawiać jakość swojego życia. Też to jest nasz edukacyjny błąd, że ludzie byli przekonani, że jak jest im tak źle, to już tak zawsze będzie, że nie wytworzyliśmy tego, że jak od nich to zależy też. Właśnie dlatego, że czasami zbyt łatwo dostawali taką pomoc, która pozwalała im przetrwać, ale nie pozwalała się rozwijać. I to też jest takie nasze edukacyjne zaniechanie. To ja się do tego przyznaję. Ale mają państwo rację, to trzeba wszystko przejrzeć, bo ludzie pracujący muszą być promujący. I na pewno podatki powinny być jasne, przejrzyste i nie może być tak, że to się zmienia bez przerwy. Bo zakładając firmy, pracując, musimy wiedzieć, co nas czeka za rok, co za dwa lata. Nie może być tak, że za każdym razem jesteśmy zaskakiwani. I także musi być zmiana podejścia do obywatela, który nie powinien być cały czas kontrolowany. To obywatel powinien kontrolować władzę, jak władza wydaje te pieniądze. Jak wydawane są pieniądze w funduszach, których jest większość naszego budżetu, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że ja już nie wiem, ile procent polskiego budżetu jest poza budżetem. To znaczy my nie wiemy, jak te pieniądze są wydatkowane. Nie ma kontroli, żeby sprawdzić, jak to jest. To jest przerażające, bo w budżecie widzimy, jak to jest wydatkowane, kto za to odpowiada. A poza budżetem mamy mnóstwo pieniędzy i jesteśmy przez to zadłużani na potęgę, bo wtedy można ominąć regułę wydatkową, bo nie wiemy, ile tych pieniędzy jest. I bardzo proszę. Ja tylko jedno pytanie. Mówimy o pieniądzach publicznych pieniędzy poza budżetem. Są różne informacje. Zadłużenie Polski na dzień dzisiejszy jest 2 miliony czy 5 milionów? To są już biliony, to są już niewyobrażalne kwoty. To już są kwoty takie, na które będą musieli. To się zmienia i są różne szkoły liczenia. Na pewno to jest zbliżone do 5 bilionów złotych w tej chwili. Bardzo proszę, pan, a potem. Znaczy obywatele już doskonale wiedzą, że jest drożyzna no i obywatele u siebie w domach robią plany naprawcze, bo każdy pilnuje budżetu, żeby ten budżet nie został po prostu rozwalony. Ale co, myśmy zaproponowali trzy rzeczy, które można zrobić natychmiast. Pierwsza rzecz, o której wiele osób mówi, że to jest populizm, to nie jest populizm, to jest uratowanie strefy budżetowej. Przecież miliony Polaków tam pracują. Oni są potrzebni, bo bez nauczycieli, pielęgniarek, urzędników, to się wszystko zawali. Propozycja, żeby dostali 20% podwyżki, to jest właściwie wyrównanie tego, co zjadła im inflacja. To nie jest podniesienie im, ale pozwoli zachować te osoby, mam nadzieję, na tych stanowiskach pracy. Bo jeżeli za chwilę oni odejdą, to w ogóle jeszcze tu nam się wszystko zawali. Po drugie, musimy zachęcić ludzi do oszczędzania. Ale przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie dzisiaj oszczędzał, skoro wie, że skoro jego pieniądze niewielkie, te małe, które ma na to, że jak się zepsuje lodówka, żeby kupić na leczenie, no nie wiem, na te nieduże kwoty nie będzie trzymał na koncie, bo wie, że traci z miesiąca do miesiąca. Te pieniądze mają coraz mniejsze znaczenie, więc trzeba ludzi zachęcić. Dlatego zaproponowaliśmy obligacje do 50 tysięcy, właśnie żeby to były obligacje dla normalnych ludzi do tej kwoty, nie żadnej więcej, oprocentowane kwotą inflacji, żeby procentowanie było takie jak inflacja, plus 1%, żeby ten 1% to był ten zysk za to, że ktoś się zdecydował oszczędzać. I rzecz ważna dla tysięcy Polaków, którzy wzięli kredyty. Oni liczyli, jakie raty kredytu mogą płacić. Przecież konsultowali, sprawdzali, czy ich stać na kredyt taki czy inny.
podjęli te wyzwanie i nagle z dnia na dzień dowiadują się, że ten kredyt jest dwukrotnie wyższy. Ich już nie stać na to. Oni nie chcą nie płacić, ale chcą płacić w takiej kwocie, jakiej podejmowali zobowiązania, więc proponowaliśmy zamrożenie na poziomie z grudnia zeszłego roku, wtedy, kiedy jeszcze te raty były na takim poziomie, jakim oni płacili. To po pierwsze, banki zbierają pieniądze, ci ludzie cały czas spłacają swoje kredyty, a poza tym nie oszukujmy się, proszę sobie nie dać mówić, że te kredyty wpływają na inflację. Te kredyty w momencie, jak były brane i ludzie wydawali te pieniądze, to było więcej pieniędzy na rynku, a teraz oni tylko to zwracają. To nie ma wpływu na inflację ani o grosz. Dlatego to są te trzy rzeczy, które zaproponowaliśmy i to jest to, co możemy zrobić bardzo szybko. Proszę pana, my się to wymuszamy, tylko nie wiem, czy państwo wiedzą, jak to jest. Rząd ma większość w Sejmie, a jak nie ma tej większości w Sejmie i na przykład ona jest taka lekko zawirowana, to my widzimy na korytarzach sejmowych, jakie są targi i oferty, żeby tę większość mieć. Takiej korupcji politycznej jeszcze w tym Sejmie nie było. To widać, jest trudne głosowanie, widać, że wisi to na włosku albo czasami się uda, że przegrają, ogłaszają reasumpcję, jest przerwa i jest szukanie tego jednego głosu. Więc my, żadne nasze rozwiązanie, żadna dobra ustawa nie przejdzie. Przecież nawet w tych ustawach, które chcemy poprawić, bo mają błędy, a muszę państwu powiedzieć tak, że przyjmujemy ustawę 24 godziny, czasami 48 i wiemy, że tam są błędy, bo wszystkie nasze poprawki wlatują w kosmos. Chcemy to ratować w Senacie. Senat przygotowuje te poprawki. Wlatuje to w kosmos, mija miesiąc. Te poprawki są zgłoszone przez PiS jako nowa ustawa. Taki bałagan legislacyjny. Ja współczuję tym wszystkim, którzy muszą to sprawdzać i na bieżąco analizować, jak się nasze prawo w kraju zmienia. I my nie jesteśmy w stanie niczego przeprowadzić. My jedyne, co możemy robić, to spisywać te wszystkie błędy i patrzeć, gdzie to zostało źle zrobione i przygotowywać, jak to szybko naprawić i zrobić. Bo ja często ludzie mówią, dlaczego nie dajecie dobrej ustawy? Ile dobrych ustaw jest najpierw zamrażalce u pani marszałek, po 3 miesiącach najczęściej wypada w ogóle, bo Sejm podejmuje, jak to mówi marszałek Terlecki, decyzję, że się tym nie zajmie i bardzo dokładnie Sejm się tym nie zajmuje. A czasami, żeby nie było zbyt dużego oburzenia, kieruje się to do komisji i tam już można zamrozić na wieczność, bo jeżeli szef komisji nie podejmie decyzji, to przez całą kadencję ustawa może leżeć. Więc to jest... No trzeba to uczciwie powiedzieć, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale to nas zmusza do tego, żeby być przygotowanym na dzień po. My mamy analizę tych wszystkich ustaw, które trzeba poprawić. Te poprawki, które powinny wejść, żeby to wszystko było prostsze. Niektóre ustawy, które trzeba wyrzucić w kosmos. I to jest takie uporządkowanie tego. Tak? Ja mogę powiedzieć, obiekty obywatelskie wypadają w kosmos także po 4 miesiącach, bo PiS obiecał, że nigdy w życiu żaden projekt obywatelski nie wyląduje w koszu. Żaden. Trafi do komisji. I tak mówiono przed wyborami, tak mówiono, kiedy miał być pakt demokratyczny w Sejmie i każdy projekt obywatelski wyląduje w koszu, chyba że to jest pisowski projekt obywatelski, to wtedy idzie do komisji. Powinny projekty obywatelskie trafiać do komisji, żeby chociaż o nich podyskutować. Można i... nie ma się do regulaminu, no i po prostu jawnie łamią regulamin. Ale bardzo proszę, proszę bardzo. Petryk, który był w sobotę tu w naszym województwie, mówił o tym, że do godziny 16.30 to jestem chłopcem, a od godziny 16.30 jestem dziewczynką. W związku z tym, że jestem dziewczynką, pani marszałek, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się ponad 200 tysięcy osób, odbyło się w środę, 22 czerwca, późnym wieczorem. Projekt jest głosem suwerena. Za aborcją opowiadało się dzisiaj nie tylko osoby o poglądzie,
poglądach lewicowych, ale także wyborcy PiS, PSL i Konfederacji. Dziennie 94 osoby chcą przerwać ciążę, co daje 34 tysiące w ciągu roku. Aborcja była, jest i będzie. Nie będzie dalszego procedowania ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Czy PiS chce nas cofnąć do XVII wieku? Dziękuję. Już co? No nic gorzej, oni sami nie wiedzą, gdzie chcą nas cofnąć. I ja Państwu powiem tak. Ja wielokrotnie mówiłam, że jeżeli ruszy się tę ustawę, ten tak zwany kompromis, to będzie tylko gorzej. Mówiłam, naprawdę to się źle skończy, bo da się im szansę. I to będzie krok po kroku, ponieważ ja nie wiem, oni uwielbiają pastwić się nad ludźmi. Słuchajcie, naprawdę trzeba znać te kobiety, które przeszły taką traumę, które donosiły zniekształcone, martwe płody, które musiały kilka miesięcy je nosić, musiały czekać na wyrok lekarza. Znamy przypadki kobiet, które umarły i się rodziły dzieci. No nie może być tak. Każdy człowiek ma sumienie. I to sumienie każdego z nas powinno decydować o tym, co robimy i jak robimy. W tych sprawach nie można odgórnie narzucać, jak człowiek ma żyć, bo nikt z nas nie wie, jak by się zachował w takich sytuacjach. Trzeba stworzyć takie warunki, żeby tych aborcji było jak najmniej w ogóle, ale żeby tak było, to musi być edukacja. Kobieta i rodzina musi się czuć bezpieczna, musi być dostęp do lekarza, musi być dostęp do antykoncepcji, musi być opieka, jak tu Państwo mówili, nad chorym dzieckiem potem, żeby było wiadomo, że matka i ojciec nie zostaną sami, a najczęściej potem matka, bo ojciec tego psychicznie nie wytrzymuje. Trzeba zrobić to wszystko. A tu się zaczyna od końca. Zabrania się, nie dając nic z nas. I dlatego to był projekt obywatelski i on nie poszedł do komisji. I to jest właśnie taka nieuczciwość i obrzydlistwo, że bardzo łatwo mówić, kto jest moralny, kto niemoralny. A to, co pan prezes mówił o tych ludziach, to było po prostu obrzydliwe. On chyba nic na ten temat nie wie, a ten rechot na sali, kiedy on to mówił. Ja Państwu powiem, dla wielu ludzi pewne rzeczy są niezrozumiałe, a na pewno zrozumiałe jest dramat dziecka, który nie może się odnaleźć w tej sytuacji, jakiej jest i popełnia samobójstwo. To jest dramat rodziców, którzy nie wiedzą, jak mają pomóc swojemu dziecku. No, odkąd świat światem, takie osoby się rodziły, były, są i będą. I tylko od nas zależy, czy one będą mogły się tu odnaleźć, czuć bezpiecznie i żyć, czy będziemy tworzyli im piekło. I dlatego uważam, że to, że prezesowi się mylą nazwiska, że mylą mu się miasta, ja rozumiem, temperatura 30 parę stopni duszno, ja mu to wybaczam, ale to, że napuszcza ludzi, że lekceważy ludzi i nie widzi tego problemu. On widocznie nie poznał rodziców dziecka, które popełniło samobójstwo. Może nie zna rodziców dziecka, które musiało wjechać do innego miasta, bo nie mogło być zaakceptowane w szkole, bo tam była na niego nagonka. Może nie wie, że w Polsce brakuje psychiatrów i psychologów dla dzieci, ale także dla tych rodziców, bo także to dla nich jest bardzo poważny problem. Oni także muszą się w tym wszystkim odnaleźć. To nie jest takie proste. I tylko ktoś, kto po prostu nie lubi ludzi, jest potwornym egoistą, może tak o problemach ludzi się wyrażać. I ja uważam, że jemu można wiele rzeczy wybaczyć, ale tego na pewno nie. Proszę bardzo, jest pan. Pani marszałek, państwo posłowie, mam jedno takie konkretne pytanie. Gdzie ja mogę się dowiedzieć, gdzie będzie można kupić węgiel, czy w ogóle węgiel będzie? Bo dzisiaj mamy plus 30 i my sobie dzisiaj grzejemy i nam wszystko jest gorąco. Już pani poseł zapytała, czy się dobrze czuję. No dobrze się czuję, ale jestem czerwony, bo mi gorąco. Ale przyjdzie wrzesień, przyjdzie październik. Cebulnie mają gaz. Jeszcze po dobrej cenie, ale jak 3 razy wam podniosą, to wystarczy. Poza tym nie wiadomo, czy tego gazu nam starczy. Gdzie można się dowiedzieć, ile mamy węgla, ile płynie statkami, ile leci samolotami, bo ja nigdy i nigdzie tego jeszcze nie słyszałem. A jest to pytanie, no takie dość już brutalne i zniecierpliwienie, bo przyjdzie zima i rzeczywiście się okaże, że większość ludzi po prostu pomarznie. A szyszek już w naszych lasach nie ma. Wybory są zbieralne. Ja powiem tak, poruszył pan bardzo poważny problem, dlatego że tak naprawdę
Na to pytanie powinien nam wszystkim odpowiedzieć rząd, bo to samorządowcy powinni zwrócić się do wojewody i dowiedzieć się, jaki jest plan przygotowany na kryzys. Ten plan powinien być już teraz, latem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać w poszczególnych sytuacjach, kto będzie miał pierwszeństwo w dostawie energii, bo może będą wyłączenia. To wszystko powinno już być. To nie jest tak, że się wychodzi mi dlatego, że nie mamy węgla, to taki... Nie, dlatego, że nie ma systemu, to nie zostało zorganizowane. I panu prezydentowi bardzo łatwo powiedzieć, że mamy węgla na 200 lat, tylko tak ładnie się mówi, a potem trzeba zobaczyć, jak sytuacja wygląda. I tak naprawdę w tej sytuacji nikt inny nie będzie za to odpowiadał, jak będzie rozwiązany ten problem, jak rząd. I tego się nie da zwalić na samorządy. Nie da się, nie pozwólcie, żeby to zwalano na samorządy, ani na ludzi, bo każdy będzie powinien robić to, co się przygotowało w planie kryzysowym. Rząd powinien ten plan wszystkim przedstawić, bo my już dzisiaj powinniśmy wiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie, to jest bardzo, nie, i to jest, bo nie ma Sejmu, na którym byśmy nie zadawali tego pytania albo w informacjach, ani w pytaniach bieżących. Piszemy setki zapytań do ministrów poszczególnych. Robi to samo Senat. Na żadne pytanie do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi. To znaczy, że oni nie mają zielonego pojęcia, co ich czeka i będzie, boję się, tak, tylko teraz na trudniejszą skalę, jak było z COVID-em. Nie wiedzieli, co mają robić i robili chaos. Od jednej głupiej decyzji do drugiej głupiej decyzji. Pani marszałek, ja rozumiem, że wy nie wiecie, bo nie rządzicie, oni wiedzą, ale myślałem, że nie wiedzą. Jakimś przypadkiem może gdzieś usłyszeliście, co... Niestety nie dostajemy... Nam jest bardzo, my możemy tylko czerpać te informacje, wiedząc, gdzie są jeszcze w magazynach jakie ilości gazu, jak wyglądają umowy podpisane. Tej wiedzy nie mamy i nie dostajemy odpowiedzi. Nie, bo nie, albo prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi na pytania. To jest naprawdę bardzo poważna sytuacja. No właśnie. Tak, ale te umowy powinien... Ale problem, jeśli pani marszałek pozwoli. Proszę Państwa, problem polega na tym, że rura norweska jest cały czas w budowie. Budowa została wstrzymana na jednej z wysp duńskich z powodów ekologicznych na okres 3 miesięcy. To się nie da w ciągu 10 miesięcy nadrobić 3 miesięcy. Rura miała być oddana do eksploatacji pod koniec października, najdalej na początku listopada. Mamy bardzo poważne wątpliwości, czy to się uda. Zadawaliśmy też na komisji pytanie ministrom tego rządu. Zapewniają, że oczywiście wszystko jest pod kontrolą. To jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że do dzisiaj, a jesteśmy już prawie że w czerwcu, nie mamy podpisanej umowy z Norwegią na dostawę tego gazu. Nie mamy podpisanej umowy. Po trzecie, mamy podobno już zakupiony węgiel w Kolumbii. Podobno. I statek jeden płynie. Tak. I teraz jest problem, że te statki oczywiście płyną, tylko że u nas wszystko jest przygotowane do wysyłki węgla, a nic nie jest przygotowane do przyjęcia węgla i jest problem, gdzie wyznaczyć miejsca jego składowania. No to jest import węgla w przecież. Coś tam wypisać, to chyba nie jak ale oczywiście, że Norwegowie będą robić wszystko, żeby to było jak najszybciej, bo to dotyczy ten problem także innych krajów. Ale no to poważnie. I co by było, gdybyśmy nie otwierali Świnoujścia i nie przygotowywali tych wszystkich rzeczy? Bylibyśmy w jeszcze gorszej sytuacji. Także nie mam tutaj dla Państwa optymistycznych informacji. Jeszcze pan, a potem pan, tak. Proszę. Nie, pan teraz mówi, tak. Dobrze, ja chciałem zapytać do tego ogólnie swojego czasu o strajku kobiet. Że te protesty popierały nie tylko moje koleżanki, żeby tak nie było, ale także koledzy. Ale skutek był taki, że zaostrzono te ustawy i zaśmiano się wszystkim obywatelom w twarz. No tyle. Protest tam się zdał.
Nie, nie zdał się, bo pokazał skalę problemu i pokazał, ilu Polaków się na to nie zgadza. Trzeba było zobaczyć, ale ulicę Mickiewicza, niedaleko domu Kaczyńskiego, te setki suk, które stały, żeby go chronić, no to on czuł, że siła sprzeciwu ludzkiego jest ogromna, bo to były naprawdę wielkie protesty. Teraz pan? Dobrze. A panu ciągle nie dajmy, a pan czwarty raz wstaje. Proszę. Pani marszałek, ja z reguły w życiu sobie zadawałem zawsze pytanie, dlaczego? Że jest tak, 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 sobie, ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak jest, że ta partia nieudaczników, już nie będę epitetów wymieniał, wszyscy wiemy, o co chodzi, ma tak wysokie poparcie? Dlaczego, jak nasza partia, ja jestem w tej platformie, tej opozycji, która teraz jest, tak, tak łatwo im przychodziło nas dezawuować, nas po prostu niszczyć. Została Polska w rozkwicie, ale przekonani tych, którzy im dają te 30 parę złotych, została ruina. Ja już to kiedyś sugerowałem posłowi z Torunia. Dowiedziałem się, a teraz już wiem, że na pewno tak jest, że jest pewna komórka u tych rządzących i była, kiedy jeszcze byli w opozycji, a teraz to już no, mają kasę państwową, naszą, to mogą dobrze dofinansować, która pracuje tylko nad tym, jak skutecznie ogłupić te 30 czy 30 parę procent. I tam się daje. Tak się da. Bo robili to, kiedy Platforma rządziła, a teraz to już robią w ogóle. Ja nie wiem, jaką krzywdę jeszcze mogliby wyrządzić naszemu krajowi. Nie wiem. Żeby ci ludzie zrozumieli, że to jest partia po prostu Majdanu. Zwykłych, wrednych, podłych, kłamliwych Majdanów. Czy my też nie powinniśmy pomyśleć o takim tworze, nie wiem z kogo złożonych, czy profesorów Sadurskich, czy wielu innych PR-owców, zawodowców, posłużę się przykładem, jak przegrał Donek Tusk wybory na prezydenta. Serce im pękało, jakiemu spadały notowania tuż przed wyborami. Dlatego, że drugi kandydat sprowadził sobie z Ameryki takich wytresowanych krzykaczy, którzy po prostu w sposób profesjonalny umiejętnie przeprowadzili tą propagandę przedwyborczą. No, Dolek miał Nowaka, no niestety, no, topniało mu w oczach, to bardzo trzeba. Czy nie większą uwagę zwrócić Platformie w tej opozycyjnej, nie liczyć na Hołownię, bo to jest błysk, przepraszam, ale to jest dla mnie człowiek, który jest wyglądny. Powiedział wprost Polakom, po pierwszej turze, wybierajcie kogo chcecie, ale nie tego, który kompromitował Polskę przez ostatnie 5 lat. Nic więcej. To, co zrobił ten, który miał 20% we Francji. Bo on tak właśnie zaapelował. Podobnie, gdyby zrobił. Dla mnie to byłby bohater narodowy, ale tego nie zrobił, więc zrobił tylko na siebie. Ja nie wiem, co. To jest taki krętacz. No, bardzo krętny. To trzeba przyznać, to mój dzień z rękawa przeszedł. Dobiera sobie też niezły ludzi. Ale tutaj wracam do tego, żeby jednak zastanowić się, zebrać zespół ludzi. Nie na zasadzie, jak Donek powiedział, oczywiście przecząc, że to nie da się tak, że my będziemy jeszcze lepsi pławać jak oni i wtedy wygram wybór. Nie, nie chodzi o lepsze kochanie. Chodzi o znajdywanie takich atutów, takich argumentów, żeby skutecznie przekonać tej wybory wygrać. Już kończę, ale jeżeli już wygramy te wybory, a mam nadzieję, że będą wygrane, bo inaczej byśmy nie mogli, to byśmy zdurnili wszyscy Polacy, koleżki, gdybyśmy znowu nieudacznie wybrali właśnie tą sektę, która tak niszczy nasz kraj. To wtedy uważam, to jest już takie bardzo przyszłościowe, powinna być w cudzysłowie Polska Norymberga. Bez tego uważam się nie obejdzie. Nie obejdzie się.
ja to wymyśliłem na mój użytek, a teraz słyszę, że już się posługuje, przepraszam, tak się chwalę, ale posługuje się tym określeniem. Czyli musi być jakiś trybunał, ale nie Trybunał Stanu, nie inne, to są polityczne. Nie, każdy. To są ludzie, którzy tak cierpią krzywdę w całym naszym kraju, że oni muszą odpowiedzieć na to. No poruszył pan bardzo ważną sprawę, bo rzeczywiście to prawda, ma pan rację, jest ta 1/3 naszego społeczeństwa, która kupuje to i będzie kupowała. Ważne, żeby tej całej reszty nie zainfekować, ale receptą na to jest tylko nazywania kłamstwa kłamstwem. I kochani, jeżeli oni wszyscy mówili Polska w ruinie, od małych miasteczek wszyscy mówili tym samym językiem, to się przebiło. Jeżeli kilkudziesięciu, czy nawet stu kilkudziesięciu posłów będzie mówiło, że nazywało rzeczy po imieniu, to jest za mało. To musi być powtarzane. I to powinien każdy z nas robić. Jeżeli coś jest kłamstwem, to mówić kłamstwem. To nie może być tak, że wychodzi premier i nie przejmuje się, patrzy prosto w kamerę i mówi: dzisiaj, proszę państwa, głosujemy krajowy plan odbudowy, a opozycja nam to utrudnia. Tylko myśmy to głosowali kilka tygodni wcześniej i to przeszło. Ta ustawa przeszła, a on tego dnia kłami i mówi wszystkim, że my czegoś nie chcemy. My mówimy, że to było kłamstwo, ale to trzeba powtarzać. Kiedy oni zarzucają nam rozwiązania, których nie robiliśmy, my o tym mówimy, ale to trzeba powtarzać. I prosiłabym czasami w internecie, jak widzicie te nasze te informacje, posty o tych kłamstwach, żeby podawać je dalej, bo każdy ma swoją jakąś grupę i to wtedy może docierać dalej, dalej i dalej. Bo oni wygrali wtedy w tym swojej grupie, ponieważ mówili to wszyscy. Jak to się mówi, od szeregowego posła po ministrów wszyscy mówili dokładnie to samo i jednym głosem. I to była siła tego rażenia, więc my też musimy umieć. Tylko ja bym w życiu nie chciała, żebyśmy kłamali i byli tacy jak oni, bo jeżeli mamy być tacy jak oni, to ja nie chcę być w polityce. Tak? Poszłam po to, żeby Polska była innym krajem. I rzeczywiście też pan powiedział, że oni są zdemoralizowani całkowicie. Po prostu sposób, w jaki oni przywłaszczają sobie instytucje, pieniądze, no wszystko. Skoro oni wpadają na pomysł, że możemy nasze bardzo cenne dzieła sztuki czy księgi oddawać, tak jakby to były ich rzeczy w bibliotece, kiedy oni potrafią zmieniać najlepszych fachowców, dając swoich ludzi, którzy na tym się nie znają, skoro potrafią zniszczyć wszystko, tylko dlatego, żeby dziedziczyć stanowiska. Przecież tam każdy w tej rodzinie pracuje, tam każdy pracownik biura poselskiego jest w jakiejś spółce, słuchajcie. To są niewyobrażalne pieniądze. A nawet jak ktoś jest zatrudniany do rady nadzorczej, to jest kilka miesięcy, potem odchodzi i w ramach karencji także ma płacone te pieniądze i wchodzi następny. Także oni już wszyscy, prawie wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości są już wiceministrami. No to sobie możecie wyobrazić. To jest największy rząd w historii, naprawdę. Albo ktoś był, albo jest, albo jeszcze za chwilę będzie, bo do końca kadencji jeszcze rok, tak żeby każdy z nich mógł w CV napisać, że był ministrem i że każdy był w jakiejś spółce Skarbu Państwa. To jest naprawdę, bo to nie jest pazerność, to jest zwykłe, po prostu obrzydliwe złodziejstwo. I nepotyzm ogromny. To znaczy my się tłumaczyliśmy z różnych rzeczy. Słuchajcie, my musieliśmy się tłumaczyć z nielegalnie nagranych rozmów w restauracji. Nielegalnie nagrane, to znaczy winny był ten, kto to nielegalnie nagrywał. Ale kto się tłumaczył i kto był najgorszy? Ten, kogo podsłuchiwano. Owszem, niektóre wypowiedzi były, może odbiegały od dawnego języka parlamentarnego, bo teraz ten język w parlamencie już obowiązuje, więc już na nikim to nie robi wrażenia, ale ci ludzie i my jako formacja zapłaciliśmy za to wielką cenę. Codziennie prawie wychodzą jakieś maile Dworczyka. I one są straszne, bo one pokazują, jak to państwo działa. Nie to, że ktoś coś na kogoś powiedział, tylko pokazuje system, jak oni ustawiają dziennikarzy, jak oni wymyślają, że trzeba na kogoś robić donosy, kogoś szczuć, oczerniać, bo jest niewygodny. I co? I nic. No więc dlatego my, jako obywatele, musimy wszyscy sobie to uświadomić i o tym nie zapomnieć i o tym mówić. Bo naprawdę zapisy tych maili, naprawdę to nikt na świecie, żaden minister, żaden premier nie ostałby się dzień po publikacji takich maili.
A tutaj nic, nic się nie stało, prawda? Możemy, bo wygraliśmy wybory, mamy pełną władzę, a jak wam się nie podoba, możecie wyjechać. No tak, dialogu ze społeczeństwem nie można prowadzić, a on jest w ten sposób teraz prowadzony. Bardzo proszę teraz pana Andrzeja. Teraz proszę w końcu pan Andrzej. A nie, to jeszcze nie koniec. Wiem, że Polacy są pogrożeni bez nadziei. Ale nie mogą być pogrożeni. Jedynkę, dwójkę, info. Są dezorientowani kompletnie, nie wiedzą nic. Nawet nasza klasa średnia po sklepikach się porozmawia. Oni się nie interesują polityką, oni nie mają czasu, oni są zapracowani. To jest błąd. To jest błąd. To cały szeregowi ludzie, którzy są w partiach opozycyjnych, powinni docierać tutaj, na dół, na wiochę. Do Sołec, na zebrania Sołec. Tak. Potrzeba ludzi, którzy nie wiedzą, że są oszukiwani przez taką potworną partię, bo jest ta partia, jaką jest partia PiS. Bo to nie jest partia pod tym Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia nieprawość i niesprawiedliwość. Państwo nasze nie jest ani prawo, ani sprawiedliwość. Jest Solidarna Polska. Jaka to Solidarna Polska? Dlaczego Ziobro zawłaszcza nazwa Solidarna? Nie zgadzam się na to. W żadnym przypadku. Nie można. Co tam Atelysowie? A Pegasusa, zobaczcie, wszyscy możemy być podsłuchiwani. I pewnie jesteśmy. No chyba nie. Panie Ruszałce, nie chcę za długo, bo mówię jeszcze mówić do rana praktycznie. Boli mnie to wszystko strasznie. Panie Ruszałce. Ale nie... Słowo kaleczy. Pani słowa są dla mnie jak palce na serce. Jak dziś na serce. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Profesor 100 lat urodzin Władysława Bartoszewskiego. Byłem w Gdańsku na uroczystościach. Był pan prezes Sobotu i wiele osób było. Niemieckie również byli ludzie. Warto być przyzwoitym. To są naklejki. Można by przykleić w Sejmie na mikrofonie. Jak ktoś podchodzi do mikrofonu, żeby był przyzwoity. Na mikrofonie pana marszałka, wicemarszałka. Bardzo proszę. Tylko trzymam niestety, bo mi się pokończyły. Dziękuję bardzo. A wiecie, że nie zgodzili się na to, żeby w Sejmie rok ten uchwalić rokiem profesora Bartoszewskiego. Nie zgodzili się na to. Na szczęście udało się to zrobić w Senacie. To jest okropne, że takie osoby o takim autorytecie, które tak są szanowane na świecie, potraktować w taki sposób. To jest niebywałe. Bardzo panu dziękuję. Ale chciałam państwu powiedzieć, naprawdę pamiętajcie, 70% Polaków chce czegoś innego. Zapomnijcie o tych 30%. Naprawdę. Oni są, będą, będziemy z nimi żyli, będziemy ich oswajać, będziemy chcieli, żeby się też dobrze czuli, ale ludzi, jak to się mówi, dobrej woli jest więcej, tylko musimy po prostu uwierzyć i postarać się być razem, tak? Ja mówię, udawały nam się niezwykłe rzeczy i teraz to jest kolejna nasza próba, którą mam nadzieję, że także pokonamy, bo jak już coś robimy, to robimy na maksa i mam nadzieję, że to tak będzie. I nie możemy mieć wątpliwości i słuchajcie, no widocznie nasz kraj zawsze musi żyć w bardzo ciekawych czasach, a te są wyjątkowo ciekawe, ale my je musimy przeżyć i musimy zostawić kraj dla dzieci, dla wnuków i jeszcze my byśmy chętnie w nim trochę w normalnym pożyli. Także mamy dużo do zrobienia. No więc właśnie, nie można tego zmarnować. Także jeszcze bardzo proszę. Pani słowo. Tak. Tak pani mówiła tutaj o propagowaniu informacji tej takiej niedostępnej w telewizji, czyli tej naszej opozycyjnej. I tak nie rozpatrzę na tą stronę PO, ja tam no, przy socjalnych mediach za dużo nie siedzę, ale wiem, że... Wiem, ta strona nie działa dobrze, ja wiem. Wiem, że jest tragiczna, natomiast dobrze działa u nas Facebook. Ja nie ma spotkania, ja już rozmawiałam. Ja mam nadzieję, że wkrótce ta strona będzie lepsza. Tak. I to, ale tu ma pan rację. No, a pan nawet czytał, widząc pana zorientowanie polityczne, tam pan znajdywał, to już. To jest straszne. Wracamy do PRL-u, PiS-u, z Zamoskiem, Wydaniu, co to jest całe wojenne. Że ludzie byli z kajdankami, traktowani gazem za nic. No to nie. To prawda. Ale jeszcze chciałam, zgubiłam myśl, co chciałam powiedzieć. Aha, już wiem. Też zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie ludzie korzystają z internetu.
Ja o stronie nie mówię, mówię o Facebooku. Nasz Facebook dobrze działa, Facebooki poszczególnych posłów także. I tutaj naprawdę odrobiliśmy te lekcje, jest z nami coraz lepiej. Zaczynamy już wszyscy z tego dobrze korzystać, uczymy się od młodych. Ale też przygotowujemy i mam nadzieję, że na jesieni ruszymy z taką gazetą. Nie do dużych miast, tylko właśnie do małych miejscowości czy do małych ośrodków, tam gdzie dociera tylko telewizja tak zwana, żeby prosty, ciekawy sposób ludzie mogli dowiedzieć się w ogóle, co my robimy, jak robimy, no i żeby odkłamywać te rzeczy, pokazywać, jak jest naprawdę. Bo tak, na ludziach takie fakty czy porównania robią bardzo duże wrażenie. Jeżeli mogą porównać, ile za swoją pensję mogą kupić benzyny w jednym kraju czy w drugim, no to to już działa na wyobraźnię. Więc dlatego to przygotowujemy i od jesieni najpóźniej to będzie dostępne. Już, tak, jeszcze tu pan. Dobrze. Dobrze, pan i potem pan. Bardzo proszę. Pani i wtedy pan. I dziękuję bardzo. Ale ostra kobieta. Bo pani marszałek jest naprawdę bardzo otwarta. Ile kosztuje ochrona pana? O, to są dwie ochrony, proszę pani, bo jedną on miał ochronę jako wicepremier i taką, którą daje mu rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale drugą to ma ochronę, którą daje partia. I wydaje mi się, że nie ma, chyba tylko prezydent Stanów Zjednoczonych ma tak silną ochronę w kraju, bo muszę powiedzieć, że ja jestem w Sejmie naprawdę długo i to jest chyba jedyny poseł, który nigdy nie powiedział dzień dobry przy mnie o zmianę na korytarzu, bo on nie jest w stanie mnie zobaczyć, bo idzie otoczony tak dookoła ludźmi, że on nie wie gdzie indziej i tak przecież jest, jego dom jest pilnowany w sposób, tam cały czas pod jego domem stoi nie tylko ochrona, ale także patrol policji. Zawsze tam stoi i każda osoba, która tam wjeżdża na tę uliczkę jest tak obserwowana, nie można zaparkować blisko tego domu. Tylko chyba prezydent Stanów Zjednoczonych na taką skalę jest pilnowany. Bardzo proszę pan. Pani marszałek, choćby to chciałem dowiedzieć. Przyszedł rybnik do Miednika, pan rząd. Przed chwilą pani mówiła, kelner zapisał rozmowy przy kieliszku, pan rząd. Powie pani, ja jako prosty obywatel biedy wkurzam się, że ten rząd ruinuje moje państwo i 38 obywateli. I tak sobie patrzę czasami, jak w naszych lokalnych gazetach, że przyjeżdża poseł PiS, czy ktoś z rządu z PiS i daje naszym organom samorządowym czek kartonowy, a oni stają i robią zdjęcie z tym posłem PiS. I czy to plus Kościół, który jest mocnym organem w tym kraju, nie wspomaga tego rządu? Powiem tak. Ja rozumiem, że samorządowcy są bardzo zadowoleni, że mają te czeki, bo w ogóle cud, że go dostali, tak? Bo te pieniądze przecież nie są dla tych samorządowców, tylko dla gmin, to są pieniądze bardzo potrzebne. Ja uważam, że szczęście mają te samorządy, co dostają czeki bez zdjęcia posła. Bo słuchajcie, bo ja widziałam takie czeki, że poseł lokalny z Prawa i Sprawiedliwości umieszcza swoje zdjęcie na tym czeku. No ludzie, ale jak dajesz swoje pieniądze, wyjmujesz z kieszeni, to sobie możesz takie zdjęcie na czeku umieszczać. Ale to nie są pieniądze posłów, to nie są pieniądze z Sejmu, to są pieniądze nas wszystkich obywateli, które rząd rozdziela. I łaski nikt tutaj nikomu nie robi. Ja... I tu się z panem zgadzam. Jedna jest jeszcze taka rzecz, że wtedy, kiedy upadał jeden i drugi rząd, w życiu publicznym obowiązywały zasady. Może nie byliśmy doskonali, może te zasady nie były doskonałe, ale obowiązywały zasady i takie słowo jak przyzwoitość, które ginie z języka polskiego, jak słowo wstyd, jak słowo prawda i słowo honor w ogóle znikają. Teraz ci ludzie nie mają takiego poczucia. No, robią to, bo mają większość i to jest jedyne wytłumaczenie. A dopóki Polacy w tej swoich 70% nie tupną nogą, to oni się nie będą bali. Skoro nie byliśmy w stanie nigdy wyjść na manifestację więcej jak 70 czy 100 tysięcy ludzi,
a przecież ilu nas jest milionów? No to jest ten czas, że nie możemy być obojętni, no nie można patrzeć, jak to się wszystko rozwala. No, każdy z nas ma w tym udział. Ja mówię, to jest czas naszej próby i naprawdę ten wielki czas, że możemy to zrobić. Zgodnie z prawem, pokojowo, mądrze, ale bardzo solidarnie i odpowiedzialnie. Bo potem nie będzie komu zwalać, że to się tak wydarzyło, bo ten, co nie wziął tej cząstki w swoje ręce, będzie za to odpowiedzialny. A słuchajcie, mieliśmy tyle wspaniałych przykładów historii i to jest ten czas. Sprawa Ukrainy pokazała, że jesteśmy rozgrzani do dobrych rzeczy i jedziemy z tym i się nie przejmujemy. To się organizujemy wszyscy po kolei. I nie przyjdzie ktoś z góry, kochani. Nikt nie przyjdzie z góry. Tylko trzeba od dołu się organizować, przygotowywać na wybór. Bardzo, bardzo cenna inicjatywa. Wszyscy liderzy właśnie wszystkich partii opozycyjnych i samorządowcy, co jest bardzo ważne, i organizacje pozarządowe podpisały wspólne porozumienie o kontroli wyborów. To jest taki pierwszy krok. Bo wybory nie będą uczciwe, bo oni będą mieli dostęp do mediów dużo większy i będą mieli nieprzebrane ilości pieniędzy, jak ma Klasyk, dlatego że mogą brać pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, nielegalnie wydatkowane, z rządu, no, będą mieli ogromne fundusze, ale nie mogą mieć wpływu na to, jak będą zsumowane głosy. To musi być policzone uczciwie. I ja wierzę, że w tych komisjach ludzie liczą te pieniądze uczciwie. Tylko potem przepływ tych informacji powinien być pod kontrolą, żeby komuś do głowy nie przyszło, żeby gdzieś tam dalej coś zmieniać. I ten system będzie gotowy i wszyscy się w to angażują. Jeżeli ktoś od Państwa będzie chciał być takim kontrolerem wyboru, czy jako mąż zaufania, czy jako obserwator, czy ktoś w tej grupie, która będzie te głosy liczyć, to bardzo zapraszamy i przyjdzie taki tutaj sygnał. Wtedy bardzo proszę, angażujcie się, bo to będzie bardzo ważne. I to też jest to bardzo ważne zadanie, które możemy wykonać wspólnie. No proszę, czyli tutaj już to działa i to już idzie dalej. Ostrołęka. No nie, ale ma pan rację, musimy i to i o tym myślimy, to będzie. No dzisiaj, teraz jeszcze tego nie ma, ale my to wszystko przygotowujemy. Także. Pani marszałek, mogę uścisnąć. Pewnie. Już muszę jechać. Wszystkiego dobrego. Myślę, że pani tą naszą sprawę, mama, więc mama to. Bo to jest wielka niesprawiedliwość. Tak. I tego ministra rolnictwa, żeby. Zweźmiemy się za. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Tak. Kończymy, przepraszam. Zobaczcie, jak traktują marszałka tu. Panią marszałek traktujemy z ogromnym szacunkiem, bo to jest najbardziej ulubiony marszałek w Sejmie. Jestem o tym przekonana, bez względu na to, w jakiej partii, w jakim klubie są posłowie. Natomiast pani marszałek by tutaj do nocy rozmawiała z państwem, bo po prostu tak potrafi i tak lubi spotkania. W związku z tym, no musiałam w pewnym momencie, pani marszałek, bardzo przepraszam i państwa przepraszam, ale pani marszałek też już jest zmęczona, więc musi chwilę odpocząć i wraca do Warszawy, bo jutro kolejne wyzwania i kolejne spotkania. Także jeszcze raz bardzo, ja bardzo serdecznie. No właśnie. Bardzo serdecznie pani marszałek dziękuję za ten przyjazd po raz kolejny do Sępólna. Sępólno jak zwykle życzliwe i z ogromną radością panią tu przyjęło. I wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję, samorządowcom, wszystkim gościom, wszystkim paniom i panom za tak aktywny udział w tym spotkaniu. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za przybycie.